pierwszy biało-czerwony. Kiedyś tu przyjeżdżaliśmy i byliśmy na pewno w pokazie, to było bardzo dawno temu i stwierdziłem, że jest to takie od tego miejsca, czyli od Mielca i dalej, jest takie zapomniane przez strongmanów miejsce. Stwierdziliśmy, że przyjdziemy i zrobimy coś. Pogadaliśmy się z urzędem miasta i wyszła mi się, że bardzo fantastyczna impreza. Bałem się o frekwencję, bo jednak jest to piątek, jedno z dzień matki, ale myślę, że wyszło bardzo fajnie i jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak pan oceni poziom sportowy dzisiejszych zawodów? W zależności jakiej skali, wiadomo, mamy teraz mistrzostwa świata, gdzie nasz najlepszy zawodnik, jest dziesiątka najlepszych zawodników świata, odbyła się w Afryce, ale tutaj mamy bardzo silnych zawodników z Europy, myślę, że poszczególni zawodnicy najsilniejsi w swoich krajach, dlatego myślę, że ocenił to bardzo wysoko. Były bardzo duże ciężary, dlatego uważam, że te ciężary, gdybyśmy dali mniejsze, ci zawodnicy inaczej by zachowywali się. Uważam, że 400 joki walizki po 160 kg dają odczuć się. Myślę, że przede wszystkim przyjazd tutaj, ci zawodnicy jechali po 600, 700 km, po 1000 km. Myślę, że zawody na wyższym poziomie. Czy sądzi pan, że wkrótce już zobaczymy z powrotem strongmanów w Mielcu? Jest na to szansa? Chciałbym. Uważam, że mamy dużo do pokazania. Mamy i pary, i mogą przyjechać zawodnicy, którzy nie byli. Możemy zrobić mistrzostwa Polski, które mi się marzą w ogóle. Robimy w tym roku Artura Siódmiaka w Gdańsku. Chciałbym przenieść też na tą część Polski właśnie tego typu imprezy, gdzie realizują najlepsi Polacy o kwalifikacje do mistrzostw świata. Dlatego myślę, że jeśli tutaj pozwoli nam władza i dogadamy się na przyszły rok, bardzo chętnie, bo myślę, że atmosfera jest świetna, ludzie są świetni i myślę, że Mielec jest takim miejscem, że możemy zrobić fajne eventy.